No i co ci się wywaliło? Chyba, jest... Cześć. Chyba jesteśmy. Ludzie, coś już się nie podziało tak, jak trzeba. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Czekajcie. Dziewczyny. Stresik za duży. Okej. Okay. Na początek, żeby rozluźnić przede wszystkim mnie, dopuszczam dziewczynę z swojej klinii. Już wiecie, kto jest moim gościem. Zresztą ja mówiłam to. Okej, okay, jesteśmy na żywo. Dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Już patrzę, czy tu u mnie wszystko jest, ale już udostępniłam dalej. Dziewczyny, Wy, jeśli możecie, to też udostępniecie dalej, bo będzie to niezwykłe spotkanie z niezwykłą kolejną Polką. Dziś, dziewczyny, jest to ósme spotkanie. Z cyklu Polki są fajne. Ja się przedstawię, nazywam się Ela Matysik. Prowadzę swojego bloga Kobiece Trendy i swój fanpage o tej samej nazwie. No i od właściwie niecałych 2 miesięcy prowadzę ten program co tydzień, co poniedziałek. Nowa, fajna, kolejna Polka. No i dziś jest nim Ania Oszajca. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć. Aniu, dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie. Ja powiem Ci szczerze, że chciałabym Cię w jakiś inny sposób przedstawić, bo oglądałam kilka Twoich live'ów, wystąpień i tak dalej. Powiem tylko 2 zdania, a chciałabym, żebyś Ty powiedziała coś o sobie, kim jest Ania Oszajca. Wiem tylko, że jesteś trenerem autoprezentacji medialnej, marki osobistej. Twórca wideo. Jesteś specką od Facebooka, muszę to powiedzieć, bo będę o to pytać. Właściwie mówisz o sobie to, co mnie bardzo, bardzo ujęło, to muszę to przeczytać, bo to są Twoje słowa. Mówisz o sobie tak: zmieniam osoby w osobowości medialne, daję ludziom narzędzia, żeby się rozwijali, edukowali i że to jest Twoja misja. I Aniu, wiemy, że również jesteś twórcą marki osobistej. Na ten ostatni moment, właściwie cały czas na ten temat mówisz. A ja bym chciała poznać Anię bardziej od strony, może nie prywatnej, ale taką Anię, jaka jest na co dzień. Co byś do tego dołożyła jeszcze? No to ładnie. Ładnie, bo to są też dwie zupełnie, znaczy, trudno powiedzieć, że są dwie zupełnie inne osoby, ale oczywiście jako osoba, która na co dzień pracuje z markami osobistymi, kreuje te marki i pomaga ludziom wejść w rolę i wyartykułować tą rolę, to mam coraz większą różnicę odczuwam między życiem zawodowym a prywatnym. Więc jeśli miałabym to wypośrodkować, no to oczywiście postaram się przed tobą, przed widzami, przed widzkami otworzyć serce, umysł i duszę. I jasne, no możesz zapytać o co chcesz.
Ja powiem tak, mogę zdradzić twoje lata, bo już mówiłaś nie raz, że masz 32 lata i powiem ci szczerze, że na ten wiek masz niezłe konto, w sensie doświadczeń, w sensie doświadczeń. I teraz moje pytanie jest takie, boisz się ryzyka, bo widzę, że ty czerpiesz życie całymi garściami. No. Bardzo, bardzo dużą uwagę dajesz na naukę, inwestujesz bardzo w siebie. Tak. I teraz powiedz, czy ty lubisz ryzykować? Tak. Czy lubisz ryzykować i podejmować decyzje? Aniu, podejmować decyzje takie, wiesz, a zobaczę, co z tego będzie. Czy jesteś taka... Przemyślę, zobaczę, prześpię się. Zupełnie nie jestem taka. Zupełnie jestem osobą, która przede wszystkim działa. Nie zastanawiam się zbyt dużo, działam. Mocno opieram swoje decyzje o intuicję i o możliwości, które pojawiają się w obrębie mojej osoby, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wykorzystuję momenty, nie czekam, działam. Jestem mocno inicjatywną osobą. Wolę z błędem zacząć niż perfekcyjnie zwlekać, o czym zawsze powtarzam, jak klepię to jak mantrę, że zacznij z tym, co masz, ulepszaj w miarę doświadczenia. Zacznij z tym, co masz, ulepszaj w miarę doświadczenia, ale działaj i w działaniu koryguj, w działaniu poprawiaj. I co ciekawe, ja mam wokół siebie ludzi, którzy mają zupełnie odwrotnie. Czyli oni mają najpierw ustalmy plan, a później określmy działanie i później to działanie wdrażajmy w życie. I przyznaję, że kiedy takie działanie mam wdrażać zaplanowane i tak dalej, to też jest dobre. To też jest dobre. Ale zgodnie z moją naturą, gdybym miała tylko i wyłącznie polegać na swoim stylu działania, to jednak byłoby to przede wszystkim działanie, podejmowanie decyzji, wejście, ryzykowanie w dany projekt, w dane miejsce, w danych ludzi i dopiero później z tym, co mam, wyciągam wnioski i patrzę, okej, okay, którą stroną to poszło i którędy mnie życie zawiodło i zaprowadziło, a ja w tym samym zaprowadziłam siebie. Więc tak. Znaczy boję się, zawsze się boję. To w ogóle jest, nie podlega wątpliwości, że się nie boję. Zawsze mam refleksję i staram się w tym wszystkim znaleźć pewien balans, czyli uspokoić emocje i wejść w taką racjonalną formę wyrazu. Natomiast znowu ludzie. Przede wszystkim wtedy trochę zwalniam tempo i pytam się ludzi, do których mam zaufanie, których czuję, że są moje autorytety, wtedy dzwonię i pytam, hej, chcę ci opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, hej, chcę ci opowiedzieć, co mam w głowie, bo jest taki i taki temat, jakbyś to widział, jakbyś to widziała, więc nie jestem zero-jedynkowa co do swoich decyzji, jednak staram się, żeby one były mądre i szalone. To jest twoje życie, o którym sobie marzyłaś? Teraz? Teraz, tak. Tak. Zdecydowanie, no. Mamy... nie jestem żadnym wyjątkiem od reguły. Uważam, że nasze myśli kreują naszą rzeczywistość. I moja rzeczywistość teraz wygląda tak, jak sobie ją zaplanowałam. Czy świadomie, czy nieświadomie, czy zrobiłam to z takim planem doskonałym. No jeszcze nie umiem tak precyzyjnie określać swojej wizji, swojego życia. Nie umiem tak precyzyjnie co do jednego punkciku, ale ogólną mapę mam w założeniu. I tak, no, sprawdza mi się to wszystko. Co sobie wymarzę, to mi się sprawdza. Więc... A powiedz, możesz powiedzieć, dlaczego ludzie się bowią? Podjąć ten pierwszy krok, bo ty właściwie tak, edukujesz, inspirujesz, namawiasz do zmian, namawiasz do ruszenia, czyli zrobienia tego pierwszego kroku. Tak. Dlaczego ludzie nie potrafią tego pierwszego kroku zrobić? Indywidualna odpowiedź dla każdego. Nie ma jednej wzorcowej odpowiedzi w stylu, bo ludzie się boją. I to jest niesłuszne i niesprawiedliwe. Jeśli zaukładamy, hej, jeśli się boisz, to podejmij tę decyzję, rusz z miejsca. Im dalej w las, im więcej mam doświadczenia, im więcej pracy z ludźmi, im więcej indywidualnego podejścia przede wszystkim i empatycznego osadzania tych postaw względem rzeczywistości, to tym dalsze mi są te
pompatyczne hasła, zmień swoje życie, teraz jest czas, zaufaj swojej intuicji, zaufaj tylko sobie. I jak to widzę, to już zaczynam ironizować. Dlaczego? Dlatego, że nie ma jednego wzorca dla wszystkich ludzi. Każdy ma indywidualną drogę, którą przeszedł i każdy ma inny poziom wrażliwości, empatii, otwartości i doświadczeń. Mogę powiedzieć, jakie są ewentualne statystyki, kto boi się dać ten pierwszy krok i dlaczego. No więc jeśli chodzi o mówienie do kamery, bo powiedzmy, że koncentrujemy się teraz na tym punkcie. Mówienie do kamery jest takim pięknym przykładem. Zazwyczaj jest tak, że zostaliśmy doświadczeni negatywnie w przeszłości przez inne osoby, edukację, nie wiem czy działam, jestem dobra, przez inne osoby, edukację, bądź przez nasz dom rodzinny. Czyli usłyszeliśmy negatywne słowa, które nas zraniły. I to tak się nam mocno zakorzeniło gdzieś w środku, a będąc dziećmi wszystko chłoniemy, że zapamiętaliśmy, że ja do wystąpień publicznych to się najprawdopodobniej nie nadaje. I moje mówienie, moje występowanie nie jest najlepsze. Poza tym często, czego ja też doświadczyłam, faworyzuje się dzieci, które są grzeczne i szczerze mówiąc mało charyzmatyczne. Faworyzuje się słodko pierdzące dzieci więc, i grzeczne. Bo jak będziesz grzeczny, Jasiu, albo jak będziesz grzeczna, Aninko, to wystąpisz, prawda? Bo ty jesteś taka wzorcowa uczennica, to wystąpisz. Więc takich charyzmatycznych dzieci się gdzieś tam na bok usuwa. Nie wiem, jak jest teraz, wiem, jak było, wiem, z czym mam do czynienia. Więc pierwsza rzecz to są doświadczenia złe, negatywne doświadczenia z występowaniem. Druga to jest taka spirala myśli, w którą popadamy. Strach przed oceną, bez wątpienia, ale nie tyle innych ludzi, tylko strach przede mną samą, jak zareaguję na to, jak ludzie mnie źle ocenią. Więc nie chcę tutaj znowu generować, wrzucać ich wszystkich do jednego wora, że ludzie boicie się opinii. Nieprawda. Ludzie tak naprawdę nie do końca boją się opinii, boją się swojej reakcji na opinię innych ludzi i boją się tego, że zostaną zranieni, skrzywdzeni, więc uruchamiają się takie mechanizmy obronne, które mówią hej, 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 może tędy nie warto iść, bo okaże się, że ktoś ciebie nie tak nie lubi i ktoś ciebie wyśmieje i podważy twoje kompetencje. A więc kolejna rzecz, że ja mam już takie kompetencje, że jestem taką i taką osobą, więc mam ego, więc teraz jak ja mam jako ekspert, specjalista występować, skoro kamera zabiera mi moje poczucie pewności siebie, to oznacza, że przedstawię się z idiotycznej strony, a przecież ja mam wiedzę, tylko nie umiem występować, nie umiem jej przekazać. Więc to są takie główne, można powiedzieć, sprawy, z którymi na co dzień mam do czynienia, czyli złe traktowanie, złe wspomnienia, ego, taki strach przed samym sobą jednak. Aniu, ja przyznam się, że chciałam Cię bardziej poznać i ten tydzień poprzedni spędziłam na oglądaniu, oczywiście nie wszystkim, to jest niemożliwe, bo masz nagrań mnóstwo, live'ów masz mnóstwo, ale przejrzałam niektóre i powiem tak, oglądałam na temat hejtu, oglądałam na temat marki osobistej, oglądałam na temat biznesu. Bardzo, ale to bardzo mnie ujął nie wywiad z Fryderykiem, ale to były tytuł tego konkretnie, to jest najpiękniejsze momenty Santiago. Kiedy ty opowiadałaś w jakimś pomieszczeniu, nie wiem gdzie to było, opowiadałaś moment, kiedy zbierałaś pieniądze, i potem, kiedy wsiadałeś do samolotu, kiedy padało, kiedy wychodziłeś z walizką. Słuchaj, ja nie byłam jedną osobą, ale ja w tym momencie, ja byłam razem z tobą w tym samolocie. Ty tak to opowiedziałaś, że ja byłam w tym samolocie, że ja widziałam tych ludzi, którzy jechali z intencją gdzieś tam być może uleczenia. Ja widziałam, jak ty wychodzisz z tą walizką i leje, rozumiesz? I ja widziałam komentarze tych ludzi, widziałam, czytałam te komentarze tych ludzi i oni dokładnie myśleli podobnie jak ja. I powiedz mi, czy ty masz dar takie opowiadania, czy ty się do tego przygotowywałaś, nie. Do tego opowiadania, czy po prostu ci to wszystko szło i mówiłaś po prostu żywcem tak, jak było? No tak, tak było, żywcem tak. W ogóle cała ta akcja Santiago to jest
żywcem tak jak było. To jest szalona w ogóle inicjatywa. Sprawa była następująca. Przed Santiago mi się pojawiło w głowie, że może bym pojechała faktycznie gdzieś tam do tego Fryderyka, ale jak, no jak pojadę do tego Fryderyka? No i tak mówię, no ale jak, no to może zorganizuję coś. No i wtedy się zaczyna proces myślowy. I pojechałam do Santiago, oczywiście poprzednio robiąc zbiórkę na to, co było dużym aktem odwagi. Zbierać pieniądze to jednak jest duży akt odwagi, zwłaszcza na przedsiębiorcę, bo jeśli zbierasz pieniądze na dzieci chore, na jakieś inicjatywy społeczne, to ma takie, powiedzmy, podejście społeczne jest dosyć akceptowalne. Okej, no przyzwyczailiśmy się, trzeba biednym pomagać. No ale jeśli dwoje ludzi działa w systemie biznesowym, no to dlaczego ja mam im pomagać, prawda? Dlaczego ja mam im pomagać? I teraz trzeba było znaleźć na to rozwiązanie. Dlaczego ty masz mi pomóc? No bo ty nie masz mi pomóc, ty masz tam pojechać razem ze mną. I cała ta inicjatywa i idea była taka, że ja jestem jedynie twoim narzędziem do tego, żebyś ty pojechała do Santiago, bo skoro byłaś z Fryderykiem przez 3 miesiące w ciągłej podróży, to tym razem możesz jeszcze zaobserwować z bliska, jak to jest, kiedy on wchodzi do tego Santiago. Więc chodź, posłuż się mną jako swoim narzędziem i zabierz mnie do Santiago, żebyś mógł przeżyć to ze mną. I byłam rozemocjonowana oczywiście całym tym wyjazdem i we mnie i czułam olbrzymią odpowiedzialność na sobie, na swoich barkach. A jednocześnie nie dam się temu zwariować. Stwierdziłam, jak będzie, tak będzie. Ja muszę teraz się odciąć od tej, że tak powiem, odpowiedzialności i wziął się za robotę. I wtedy pojechałam do Santiago i odczuwałam wszystko dwukrotnie, trzykrotnie mocniej, bo miałam takie poczucie, że ja nie jestem tam dla siebie, tylko jestem pewnym narzędziem, przekaźnikiem dla ludzi, którzy mnie tam wysłali w pewnej intencji. No i tą intencję zrealizowałam poprzez film, który jest jednym z moich fajniejszych filmów, bez wątpienia. Brakuje mi takich filmów jak z Fryderykiem, więc tak, to była fajna forma, bardzo fajna. No i tak, też emocje się wylewają. Powiem ci szczerze, że tak, wiesz co mnie jeszcze ujęło? Twój niesamowity profesjonalizm, bo kiedy opowiadasz, kiedy Fryderyk wszedł na plac i kiedy próbował się tam filmować i zakrył twarz, to ja się też popłakałam. Ja się popłakałam, a ty w tym momencie mówisz w taki sposób, że kurczę, no są takie emocje, a ty się trzymasz twardo, bo wiesz, że masz nagrywać. I co ty w tym momencie czułaś? Czy pomyślałaś sobie, kurczę, no to jest ogromna odpowiedzialność, no bo wiadomo, w jakim celu pojechałaś, ale co w tym momencie ty czułaś? Czy rzeczywiście tak można się strasznie, czy tak, może nie strasznie, złe słowo dobrałam, tak odciąć od tego i robić tą swoją pracę, a potem przeżywać, jak to jest? Zdecydowanie można. Można być w takich równoległych światach. Jest zadanie do wykonania. I nie ma tutaj miejsca na rozczulanie się i na... Może inaczej. Miejsce jest na rozczulanie się. Jeśli się chce, to się to miejsce znajdzie. Ale moim zadaniem nie było jechać i się rozczulać, jak to fantastycznie Fryderyk wchodzi na plac, tylko być jego obserwatorem. I wtedy wyszłam w zupełnie inną rolę. Wyszłam w rolę obserwatora. Czyli jednocześnie, zwłaszcza, że popatrz, w zadaniu dużym wyzwaniem było to, żeby on odczuł, że on ma tę chwilę, ten moment dla siebie. Aby nie wchodzić w jego strefę intymności w tak ważnym dla niego momencie. Ale jednocześnie, żeby to nagrać. Więc moim zadaniem było nie siedzieć i płakać z nim, tylko zastanowić się nad tym, jak dać mu przestrzeń, jak to nakręcić, jak jeszcze zrobić to dobrze, żeby materiał był solidnie zrobiony. I później jak to zmontować, żeby pokazać ten właśnie moment. I Fryderyk rozumie całą sytuację, jest absolutnie elokwentny w tym, co robi, ma świadomość siebie jako osoby prywatnej i ma świadomość siebie jako osoby publicznej. Więc on pozwala sobie na płakanie przez parę minut, później ociera łzy i idziemy dalej.
I tak samo ja podchodzę do mojego zadania. My w ogóle jesteśmy z Fryderykiem, u nas jakby w teamie się śmieją, że my jesteśmy tacy sami, że z nami się tak samo rozmawia. Dlatego mamy świetny kontakt jako duet, ale z drugiej strony jakby nam przyszło razem pracować bez takich osób, które uzupełniają nasze kompetencje, to nie wiem, to byśmy siedzieli i się po prostu cieszyli życiem tylko. No oczywiście żartuję, ale jest mi bardzo bliski, ja go mocno czuję, od samego początku Fryderyka mocno czuję, więc wiem, w którym momencie mogę nacisnąć i on też wie, w którym momencie może mnie nacisnąć. Czyli zawsze wychodzi z założenia, Ania, ja nic od ciebie nie chcę, oprócz tego, żebyś ty robiła, co ty chcesz. I to mi pasuje. Każdy moment narzucenia czegokolwiek osobie o mojej strukturze myślenia czy bycia jest ograniczeniem, które sprawi, że w konsekwencji dostaniesz coś gorszego, niż mógłbyś dostać. Tak jest. Czyli jesteś najprościej mówiąc sobą w tym momencie, bo... Profesjonalistą, okay. Zawodowcem, który potrafi wejść w rolę i potrafi odrzucić na chwilę, może nie, że odrzucić, odstawić na bok emocje, zabrać się za wykonanie zadania i po wykonaniu tego zadania wrócić sobie do tych emocji. Aniu, oglądałam kilka filmów, tak jak ci mówiłam, i jeden z nich jest na temat hejtu. Twoje zdanie jest takie. Na początku nie miałam hejtu, czułam, że to, co robię, jest takie niszowe i małe, więc ludzie tak naprawdę nie mają się do czego doczepić. To są twoje słowa. I teraz powiedz, jak to jest teraz, bo jesteś rozpoznawalną osobą, niezwykle inteligentną, dużo działasz, dużo robisz, dużo edukujesz, dużo dajesz wiedzy za darmo, więc powiedz mi, jak to teraz jest, czy ten hejt jest mniejszy, większy, jak się do niego odnosisz? Ja oczywiście przesłuchałam cały twój live, ale chciałabym wiedzieć właśnie, co ty sądzisz na ten temat. Przede wszystkim może bardziej skierujesz do tych osób, tak jak do mnie, czy do innych osób, które próbują coś w internecie robić i jak do tego się w ogóle odnieść. Czy doświadczam hejtu? Nie, zupełnie nie. Jeśli zdarzyło mi się coś takiego, to była to jakaś sporadyczna sytuacja, w której widać, że ktoś mocno niezrównoważony kopiuje pewne zdanie i je cały czas wkleja. Ale to nie uważam nie uważam tego za hejt, uważam to za niezrównoważone zachowanie osoby po drugiej stronie i w ogóle tego nie biorę pod uwagę. Ja proszę o zdanie zwrotne. Jak gdzieś występuję w ramach webinaru albo teraz występowałam w Krakowie w ramach marki osobistej, to proszę ludzi o informację zwrotną. I to, co otrzymuję, to często są słowa takiej konstruktywnej krytyki, feedbacku, który jest mi bardzo potrzebny, za co bardzo dziękuję i doceniam. Więc ja sobie tą krytykę wyszukuję, może tak, ja jej szukam. Ja jej szukam, bo chcę wiedzieć, jak ludzie mnie naprawdę odbierają. Bo widzisz, tak jak udzielam tobie, załóżmy, wywiadu, mówisz, Ania, przygotowałam się, zrobiłam to, tamto, tamto, wyrażasz się w superlatywach i za co jestem bardzo wdzięczna. Natomiast takie podejście z drugiej strony sprawia, że nam łatwo się zatracić w takim, och, jestem fantastyczna, ach, ludzie mnie znają, ach, występuję i teraz to już w ogóle mogę tylko kupon odcinać. No tak zdecydowanie nie jest. Im bardziej jesteś osobą rozpoznawalną, tym większe oczekiwania są wobec ciebie. Im większe są oczekiwania wobec ciebie, tym większe oczekiwania wobec siebie. Skoro mam duże oczekiwania wobec siebie, no to proste jest, że chcę, żeby te opinie były coraz lepsze. Więc proszę o to, co mogę zmienić, bo to jest jedyna słuszna droga, żeby prosić ludzi o informację zwrotną, co mogę zmienić, co mogę poprawić. Jeśli to już wiem, no to wtedy mogę stawać się lepsza. Więc ja o tą opinię proszę. Czy to jest hejt? Hejt jest mową nienawiści, a mowy nienawiści nie doświadczam, a jeśli to się dzieje, to są to sporadyczne sytuacje, w której widzę, że ktoś jest ewidentnie nienormalny i niezrównoważony i to są kontakt. Fejkowe. Natomiast o więcej o hejcie jest wokół tego zamieszania niż samego hejtu. Hejt nie jest tak popularny, jak go widzę. Nie widzę hejtu, nie obserwuję go. Być może to jest zasługa społeczności, w której się obracam. Być może jest to zasługa tego, że to do mnie nie dociera, ale nie doświadczam go. Zdecydowanie. Doświadczam dużo, dużo dobra, dużo miłości, dużo takiego
takich fajnych emocji. Popularność w tym wypadku jest dobrym wyborem i dobrym miejscem. I to jest taka przyjemna sprawa raczej niż nieprzyjemna. Aniu, ile masz kapeluszy? 2, 3. 3 kapelusze. Nie, dobra, czekaj. Zapomniałam. Czekaj, bo używanych czy nieużywanych? Bo na stałe używam czarny. Czarny jest. To jest stały kapelusz. Ten jest świeży, brązowy, żeby już nie było tylko na czarno. I jest jeszcze słomiany na lato. To są takie 3, które noszę cały czas. Ale jest jeszcze kilka nieużywanych. Ale żeby mieć kapelusz na siebie, no to nie jest taka prosta sprawa. Hello. To trzeba mieć tak. Słuchaj, odpowiednia obwód rondla tutaj dookoła i on musi odpowiednio pasować na głowę, bo kapelusze mają to do siebie, dlatego wiele kobiet czy mężczyzn nie nosi kapeluszy, bo mają poczucie takie, że on się zsuwa cały czas, więc mają poczucie, że coś stracą z głowy zaraz. Więc on musi być odpowiednio napięty i musi być odpowiednia wielkość rondla i odpowiedni materiał, żeby ten kapelusz się mógł dobrze nosić. Więc żeby taki znaleźć, trzeba naprawdę się nieźle nagiąć rzeczywistość, żeby znaleźć dobry kapelusz. Izabela Mieszczakowska, cześć kochani. Pyta rzecz 3, zgadłaś. Iska jest niezła. Dziewczyny, wy jak macie jakieś pytania do Ani, to absolutnie możecie zadawać pytanie. Ja oczywiście zadam jej pytanie. Oczywiście proszę was o dalsze udostępnienia, żeby nas było więcej. A ja bym chciała, Ani, z tobą porozmawiać na temat marki osobistej. Bardzo dużo ostatnio na temat mówisz i tutaj powiem ci szczerze, że no, sporo tego materiału masz. Ja oczywiście nie wszystkie, jest to niemożliwe, ale w ostatnim tygodniu, kiedy zaczęłam oglądać te twoje transmisje, odtwarzać niektóre rzeczy stare, niektóre z przed tygodnia, niektóre z czerwca tego roku, które z września ubiegłego roku i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie mówiłaś na temat biznesu online, właśnie tej marki osobistej i już nie pamiętam, które to było wideo. Gdzieś mniej więcej po 10 minutach pomyślałam sobie, kurczę, ale to szkoda czasu. Ja muszę coś wziąć do pisania. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że i to nie jest cukierkowanie, bo uważam, że w każdym wideo, które ty nadajesz, czy każdy live, który mówisz, jest naprawdę dużo wiedzy, którą trzeba notować. To trzeba napisać. To są albo przemyślenia twoje, albo jakieś zdania bardzo ważne. Jakiś pan mówił coś takiego, Ania, powtórz, co to jest marka osobista. Ty masz swoją stałą regułę. Ja sobie też wypisałam tą regułkę tej marki osobistej. No i powiedz mi, jak wiele osób teraz myśli bardzo często, czy kojarzy markę osobistą z logiem? Masz logo, to jest twoja marka osobista, ale ty twierdzisz i uważam, że masz rację. Znaczy, myślałam pewnie dokładnie jak powiedziałam przed chwilą, ale myślę, że po twoim wideo, po tych twoich rzeczach, które mówisz, to myślę, że jednak jest tak, jak ty mówisz. Więc ta marka osobista to jest ta postać, czyli ty, w tej chwili ja, jako osoba, czyli też jak ktoś, kto, może inaczej, ktoś, kto nas odbiera też, w jakiś sposób nas odbiera, ale ty masz też specyficzną właśnie taką swoją regułkę. Chciałabym, żebyś powiedziała o niej coś więcej, bo dużo osób, nawet u mnie w grupie, dużo osób jest młodych, fajnych kobiet, które robią swoje biznesy. Oczywiście zaczynają na początku, część z nich już mają jakieś biznesy, które już gdzieś tam zarabiają jakieś pieniądze. Ale czy właśnie mogłabyś jakieś dać rady w tym względzie właśnie, jak zacząć, nie zacząć w ogóle zarabiać, bo mnie nie o to chodzi, tylko jak zacząć ten moment swój pierwszy w sieci, czy zacząć live'a, czy rozumiesz, o czym mówię, jak zacząć, żeby ktoś postrzegł mnie jako osobę taką, jak ja bym chciała. No to już odpowiedziałaś sobie na to pytanie. Trzeba zadać sobie pytanie, jak ja chcę być odbierana, czyli określić swoją tożsamość.
jak ja chcę być odbierana. Kim ja jestem i jak chcę być odbierana. Jako kto chcę być widziana, widziany. I to jest moja tożsamość. Tak samo tożsamość mojej marki, tak? Jest jeszcze wizerunek, czyli to, jak ja już jestem odbierana. Tożsamość i wizerunek. Tożsamość to, jak ja chcę być odbierana, wizerunek tak, jak ja jestem odbierana. Czyli do końca na swój wizerunek nie masz wpływu. Nie do końca, może tak. Bo widzisz, na swoją tożsamość to ty ją kontrolujesz, to ty ją kreujesz. Załóżmy, że dzisiaj stwierdziłaś, ok, to ja będę przeprowadzała wywiad, wybieram do tego gościa Anię Oszajce w moim cyklu Polki są fajne, bo chcę być odbierana jako kobieta, która jest rozwojowa, dynamiczna i progresywna. I chcę inspirować inne kobiety do tego. Więc ty sobie to wymyśliłaś, stworzyłaś swoją tożsamość. Dodatkowo być może określiłaś, jakie chcesz cechy dokładnie wyartykułować, jeśli to zrobiłaś. Jeśli natomiast tego nie zrobiłaś, no to masz wizerunek, jaki sobie gdzieś tam podświadomie wkreowałaś. Ale teraz to, co się dzieje z twoim wizerunkiem, nie do końca masz tę kontrolę. Bo być może ktoś inny odbierze ciebie jako, słuchaj, zupełnie inną osobę. Dlatego więc, skoro mamy tożsamość, to my możemy ją wyrazić. Wyrażamy ją poprzez tworzenie marki osobistej. A marka osobista jest to zespół skojarzeń, odczuć, wrażeń, myśli, jakie pojawiają się w głowach i sercach ludzi, którzy mieli z tobą jakikolwiek wcześniej kontakt i mieli z tobą do czynienia. Jest to także mistrzowskie zakomunikowanie tego, kim ja jestem, co ja chcę, do czego zmierzam, odpowiedniej grupie docelowej. Jest to także mistrzowskie edukowanie się w swojej dziedzinie, czyli dążenie do poziomu mistrza i umiejętne opowiedzenie tego, że tym mistrzem jestem. Więc dziś poprzez to, jak ty siebie sama określiłaś, ja mogę odebrać ciebie. Czy to będzie słuszne? Nie wiem. To zależy od siły twojego przekazu. Bo jeśli ja wkładam na głowę kapelusz po raz tysięczny, to już będziesz mnie pamiętać jako osobę w kapeluszu. To będzie pierwsze, co z czym się kojarzy. Ania Oszajca, kapelusz. Natomiast co się dzieje, kiedy tego kapelusza nie mam? Oczekujesz ode mnie, żebym ja ten kapelusz miała. Ale wtedy ja określam swoją tożsamość inaczej. Ja dzisiaj na przykład chciałabym już nie być Anią Oszajcą. Ja dzisiaj być może zmienię swoją trajektorię wizerunku i będę się nazywała Anna Karolina Oszajca i zamiast tego kapelusza pojawi się kaszkiet albo jakiś inny beret, albo wcale. I wtedy będę musiała powtórzyć to 1000 razy, że jestem Anna Karolina, że już nie noszę kapelusza i że Ania Oszajca, która była kiedyś, była już i już jej nie ma. I teraz moją rolą jest budować tą markę na nowo, czyli budować cały system komunikacji, programów, to gdzie chcę być widziana, to jak chcę być widziana. Wszystko zależy od ciebie. Jest to z jednej strony taki majstersztyk, który trzeba pojąć. Jeśli się tego nie rozumie, to jest to problematyczne, ale jeśli już w logiczny sposób, tak jak ja opowiadam ci, jak budowa cepa jest to proste, że ty musisz wiedzieć, co ty chcesz, bo jeśli tego nie będziesz wiedzieć, ludzie i tak wsadzą cię w pewne ramy i najczęściej zrobią to nieodpowiednio albo nie tak, jak sobie tego życzysz. W ogóle mogę się przywitać z fajnymi dziewczynami, bo tutaj mamy fajne dziewczyny. Jest Aleksandra z fajną dziewczyną. Aleksandra. Jest Ula Super Konektor. Ula jest super. Basia Leszczyńska. Cześć Basiu. Jest Marta, Ania, Otylia, Izabela Mieszczakowska. Jest też Marta Zaczkowska. Nie wiem, czy Marta jeszcze jest, ale miło mi Marta, że wpadłaś do nas też. Fajnie. Jest Elwira, Izabela, Krystyna, Agnieszka, Ewa. Bardzo miło, dziewczyny, że jesteście. Dziękuję. Bardzo, bardzo dużo kobiet jest. Bardzo się cieszę, dziewczyny, że jest Jasia. Jasia, która też z tobą miała wywiad. Jasia Michulka. Jest Marta, jest bardzo dużo, bardzo fajnych, fantastycznych kobiet. No, super. I, dziewczyny, macie jakieś pytania do Ani, to bardzo proszę, zadawajcie. A ja chcę się Ani spytać o jedną rzecz. Przygotowujesz się do live'ów? Tak i do nie. Live'ów. Masz live'a? Tak i nie. Kiedyś by tak to był fundament, żeby się przygotowywać. Zdecydowanie, kiedyś to był fundament. To w ogóle nie wyobrażam sobie, jak można tego nie zrobić. Od A do Z wiedziałam wszystko, co mam napisane i byłam przygotowana na tip-top. A dziś już polegam na warsztacie, który wypracowałam sobie przez te kilkaset live'ów, 10 tysięcy godzin albo 12 tysięcy godzin gadania do kamery. I pozwalam sobie coraz częściej robić performance,
a nie przygotowanego live'a od A do Z. Z drugiej jednak strony performance też musi się obronić i doświadczam tego, że jednak ludzie potrzebują konkretnej wiedzy od A do Z, więc staram się temu sprostać. Natomiast nie zawsze, idę często na flow, mam tego świadomość, że idę na flow, zresztą przygotowanie się. Co to znaczy przygotować się? Możesz oczywiście określić, ci, którzy byli u mnie na kursie, to wiedzą dobrze, że są skrypty, początek, rozwinięcie, zakończenie, że masz pewne argumenty, które musisz przytoczyć. I to są bardzo proste fundamenty. Natomiast z biegiem czasu odkrywasz, że oprócz takich prostych fundamentów chcesz jeszcze przekazać formę, chcesz mieć formę wyrazu, chcesz też mieć możliwość dać sobie, wejść na to flow. I flow jest jednym z najpiękniejszych momentów, jakie możesz doświadczyć jako mówca. Kiedy ty stajesz się sam sobą, tematem, cały jesteś kompletny w tym, co robisz, w tym, co mówisz. I wtedy nic nie istnieje, tylko ty, twój głos, twój wokal, twoje brzmienie, twoje myśli stają się wszystkim tym, co przekazujesz. I jesteś wtedy naprawdę takim przekaźnikiem wiedzy. I powiedziałaś o tej misyjności, więc to jest ta misyjność. To jest ta misyjność, że każdy z nas otrzymał pewne talenty. Te talenty otrzymałaś, jeśli dbasz o nie, jeśli je rozwijasz, to masz możliwość wejścia na taki wyższy poziom przekazu. Ten wyższy poziom przekazu nazywa się flow, jest to oczywiście badane. Jest to zjawisko, które można naukowo określić, natomiast w praktyce jest to bycie kompletnym przed kamerą, bycie kompletnym jako mówca, bycie kompletnym w tym, co ja robię. Ale żeby to się wydarzyło, musi być kilka czynników spełnionych, jak odpowiednia wiedza, zasób słownictwa, swoboda, poczucie własnej wartości, poczucie pewności siebie i poczucie swobody i bezpieczeństwa, które masz, występując przed kamerą. Jeśli to się nie wydarzy, to nie ma możliwości wejść na flow. Jeśli jest flow, to znaczy, że te wszystkie czynniki działają. Bo chciałam właśnie się spytać, czy ty jesteś pewna siebie? No pewnie, oczywiście. Jestem bardzo, poczekaj, w życiu zawodowym. W życiu prywatnym jestem inną osobą, no zupełnie, zupełnie inną. Moja pewność siebie wychodzi z mojej wrażliwości, bardzo głębokiej wrażliwości i z umiejętności porzucenia albo odstawienia tej wrażliwości na rzecz realizacji konkretnych zadań, które w biznesie trzeba wykonać i kropka. Trzeba, jest robota do zrobienia, trzeba ją zrobić bez szczególnego rozczulania się nad sobą, więc tak. Aniu, jak ty się widzisz za 10-20 lat? Myślałaś kiedyś o tym? Jasne, często się nad tym zastanawiam, chociaż bardziej nad tym, co jest mi teraz dane i to, jak wykorzystać dzień dzisiejszy. Biznes zdecydowanie, jako osoba, która zarządza swoim biznesem, chcę, to jest przypuszczalne. Chcę mieć firmę, w tej firmie zatrudniać kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Chcę, żeby to była duża, fajna firma kreatywna, mediowa, taki dom mediowy, dom, w którym panuje dobra atmosfera twórcza, ale też jest takie nastawienie hustlerskie, czyli podciągamy rękawy, zasuwamy i jest robota do zrobienia, to robimy. Jednocześnie chcę, żeby ta firma była osadzona w takim realiach dzisiejszej rzeczywistości, z możliwością wyjścia poza ramy tej rzeczywistości, czyli chciałabym, żeby firma wnosiła dużo świeżości na rynek, żeby była innowacyjna, żeby była przewrotowa, żeby była edukacyjna i rozwojowa, nie tylko dla biznesu samego w sobie, ale żeby była też społecznie odpowiedzialna. To mi się podoba, dlatego jestem też w klubie 555, dlatego jestem w Heksagonie, bo wyznaję te wartości, które są, jednocześnie niezależność, autonomia ludzi, którzy pracują w tej firmie. Jednoczesne realizowanie wspólnego celu, jednoczesne budowanie rynku, budowanie marki, wyznaczanie trendów, bycie prekursorem. Tak bym wyobrażała sobie swoje życie zawodowe za 10 lat. Oczywiście na scenie nadal, ciągle w mediach, marzę o programie telewizyjnym, chcę mieć swój program telewizyjny. To są rzeczy, marzenia, które mam i tak się widzę za 10 lat. Jako osoba medialna nadal, która potrafi zarządzać sobą w mediach i potrafi zarządzać innymi osobami w mediach i używać tych mediów jako narzędzia do odniesienia czegoś dobrego. Więc bez wątpienia kamera, tak siebie widzę, duży zespół, fajny team, to jest to. Basia pisze, całe życie budujemy swoją markę. To jest prawda.
No. Pozdrowienie oczywiście, pozdrowienie z Dublina. Marka osobista to praca od podstaw, pisze Izabela. Dziewczyny, ja myślę, że jeśli nie macie pytań, to ja bardzo bym chciała Ani podziękować za to, że dziś się zgodziła przyjąć się zaproszenie i gościć u mnie w tych skromnych moich drogach. Bardzo by mi było miło. Ania, gdzie możemy Cię znaleźć teraz? Bo jeszcze tylko, już na sam koniec jedno pytanie Ci zadam, bo jesteś specką od Facebooka. No. Masz odpicowany Facebook? Swój? Czy pytasz? Tak, swój. Mój, słuchaj, muszę na nowo odpisować. I tak, wiesz co, chodzi mi po głowie, żeby zrobić Odpisuj swój Facebook Challenge 2, bo ten challenge, on też był taki też zrobiony był z dnia na dzień. Ja po prostu w nocy wstałam i mówię, muszę coś tutaj rozkminić. Pamiętam, druga w nocy, takie ciemne grafiki, to właśnie z tego powodu, że to odpaliło. I chciałabym faktycznie, to jest przykład dawania wartości bez pokrycia, bez dużych oczekiwań. Tak samo było teraz z kursem o kreatywności, gdzie wypuściliśmy 7-modułowy kurs dostępny przez 7 dni za darmo. Niesamowite, słuchaj. Tak. No, tym się buduje markę. Dawać, dużo dawać, nie oczekiwać się w zamian za dużo na początku i to się wtedy wydarzy. Natomiast coś takiego, co się często obserwuje, że my chcemy wyniki już teraz już chcemy, tak, teraz, ja chcę teraz być, nie? No. No niestety, ale wiesz co, natura chyba taka ludzka jest, że człowiek chce od razu wszystko, od razu, mało jest tej cierpliwości, mało też chce się angażować według mnie i uważa, że małym, niewielkim wysiłkiem pracy może gdzieś tam osiągnąć dużo. No, ja powiem Ci szczerze, że no, przynajmniej moje takie życie było do tej pory, że no niestety, ale tylko dzięki mojej pracy i rzeczywiście takiemu, wiesz, jak ja to mówię, działam z uporem maniaka. O, w ten sposób. Dzień po dniu. To w większości da Ci jakieś tam końcowe efekty. No. Dziewczyny, ja Wam bardzo dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję za obecność, za wszystkie udostępnienia. Aniu, ja Tobie jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że byłaś z nami i mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze spotkamy. Być może wypuścisz drugi ten swój program challenge na temat Facebooka, odpisuj Facebooka, bo ja powiem Ci szczerze, dzięki temu poznałam bardzo dużo osób. To jest faktycznie fajne. Akurat to było takie, ten odpisuj swój Facebook Challenge był niesamowity, bo tyle osób się zaangażowało w to. Tam naprawdę powstała fenomenalna grupa ludzi, którzy się, tak jak widzisz, między sobą znaleźli kontakty i między sobą się polubili. No, mistrzostwo świata. To jest najfajniejsze w tej pracy, którą my mamy, że ludzie sami zaczynają funkcjonować w ramach pewnych grup, pewnej marki. No to jest rewelacja. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Super. Cieszę się. Dobra, fajnie. Kończymy, Aniu. Było bardzo miło, ale dziękuję. Myślę, że już kończyć. Dziękuję Wam bardzo. Ja Was oczywiście, dziewczyny, zapraszam na śledzową kawkę i w środę Wam zdradzę tajemnicę, kto będzie moim następnym gościem. Kolejna fantastyczna, cudowna kobieta Polka w poniedziałek przyszło o godzinie 20. Dziś dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Dzięki. Do zobaczenia. Pa, pa. Dziękuję.